Spuścizna braci. Bracia polscy i ich ad fontes, powrót do źródeł, to swego rodzaju okaz kultury polskiej, a śmiało rzec można, że europejskiej i światowej. Nie można naszego polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego pozbawiać karty tak ciekawej i niezwykłej. Rozpoczęli swą działalność od Polski i tu najwcześniej widać ich osiągnięcia. W większym stopniu niż którekolwiek z wyznań protestanckich okresu reformacji, Arianie przyczynili się do rozwoju języka narodowego, polskiego słowa drukowanego, literatury publicystycznej i poetyckiej. Żadne wyznanie nie wydało tak licznych i znakomitych pisarzy jak oni. Spod pióra Marcina Czechowica czy Frycza Modrzewskiego wylewa się dostojna, bogata polszczyzna. Rozwijają też polską poezję, zrywając z dotychczasowymi kanonami. W okresie XVI wieku znani poeci ariańscy to Erasm Otfinowski i Olbrycht Karmanowski. Natomiast w okresie oświecenia na czoło wysuwa się Zbigniew Morsztyn i Wacław Potocki. Kolejne zasługi dotyczą rozwoju polskiej edukacji. Ogromną rolę spełniły szkoły początkowe i średnie, zakładane przez Arian oraz ich osobisty wysiłek nad swoimi własnymi poddanymi, wśród których nierzadko własną pracą zmniejszali odsetek analfabetów. Znakomita Akademia Rakowska ściągała do Polski studentów zagranicznych, stała się ponadto ośrodkiem styku różnych kultur, wyznań, przyczyniając się do wymiany poglądów i wiedzy o świecie. Przypomnijmy, że była to pierwsza w Polsce uczelnia, która wprowadziła do nauki matematyki dziesiętne ułamki. W ramach tejże akademii działał znakomity pierwszy polski gramatyk Andrzej Trzecieski. Tu wykładano najnowsze zdobycze nauki, w tym dzieła Kopernika. Swoją myślą Arianie przyczynili się do przeobrażenia społeczeństwa szlacheckiego z nieokrzesanego w światłych obytych ludzi. Zwalczali ciemnotę, zacofanie i zabobon. Nie sposób pominąć ich wkład w tworzenie nowego społeczeństwa. Zanim świat podjął dyskusję na temat zniesienia kary śmierci, oni już się jej przeciwstawili. Zanim zaczęto dyskutować o adekwatności kary do czynu, o humanitaryzmie, o resocjalizacji, oni już wypracowali pogląd na te zagadnienia. Na kilkasetek lat przed ukształtowaniem się instytucji obrony koniecznej i przekroczenia jej granic, Arianie już zakazali podejmowania nadmiernych środków obrony własnej. Na kilkasetek lat przed uwłaszczeniem Włościan szlachta ariańska rozdała swą ziemię i przeprowadziła libertyzację poddanych. Z całą pewnością wielu czołowych działaczy ariańskich mogłoby dziś odbierać pokojową Nagrodę Nobla. Oni sprzeciwiali się barbarzyństwu wojny na kilkasetek lat, zanim powstały instytucje i organizacje na rzecz pokoju na świecie. Ich ideologie humanitaryzacji stosunków międzynarodowych i liberalizmu sprowokowały myśl kolejnych ideologów, których dzieła nadały kształt współczesnym systemom polityczno-prawnym. Odnajdziemy ideologię Arian w myśli Johna Locke'a, który miewał osobiste kontakty z Arianami. Hugo Grocjusza, Barucha Spinozy i wielu, wielu innych.
Największe zasługi położyli w dziedzinie tolerancji wyznaniowej i wolności sumienia. Ruch Braci Polskich i ich przywódcy, ze względu na rolę i miejsce, jakie odegrali w reformacji, byli najczęściej atakowani w pismach polemistów katolickich, zwłaszcza jezuitów. Dźwigali na sobie główny ciężar walki z reakcją katolicką. W czasach, kiedy kalwini i katolicy tylko przemocą i presją podejmowali się strzec prawowierności, w czasach krwawego nawracania pogan na chrześcijaństwo, Arianie walczyli o tolerancję także dla wyznań niechrześcijańskich i ateistów. Głosili prawo narodów do samostanowienia. Z wolności, której oni byli propagatorami, dziś bez wahania chwaląc ją sobie, korzystają te wyznania, które wówczas przyczyniły się do zniszczenia i wytępienia jej najgorętszych zwolenników i krzewicieli wraz z ich pismami i rozprawami na temat wolności. Przyczynili się do humanitaryzacji życia społecznego, stosunków międzyludzkich. Zwracali uwagę na problemy warstw uciskanych, sprzeciwiając się społecznemu wyzyskowi i niesprawiedliwości. Przekonywali do swych racji nie siłą samego słowa, lecz siłą swojego przykładu. Niedocenieni w kraju, opuszczeni, wygnani zeń, wywieźli znakomitą polską myśl renesansową poza granicę. Tam stała się ona natchnieniem i przedmiotem fascynacji dla wybitnych myślicieli. W Europie Zachodniej powstawały trwałe ośrodki propagujące ideologię ariańską, jak na przykład Uniwersytet w Altdorf, niedaleko Norymbergi. Kolejnym takim centrum była Holandia, gdzie od roku 1665 zaczyna wychodzić monumentalna Biblioteka Braci Polskich, zawierająca niemal cały ich dorobek intelektualny, popularny potem szczególnie w Anglii, a w końcu i w Ameryce. Ich koncepcje rozdziału państwa i kościoła, wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych, demokracji, równości wobec prawa, wolności sumienia i wyznania, przejmą inni i przekażą kolejnym pokoleniom. Odnajdziemy je w deklaracjach praw człowieka, traktatach założycielskich organizacji pokojowych i humanitarnych oraz w konstytucjach wielu państw. Dotyczy to zresztą nie tylko myśli politycznej i społecznej, ale w całej mierze i ich herezji religijnej. Wyznawców antytrynitaryzmu wkrótce po osiedleniu się polskich Arian za granicą w Anglii i Ameryce liczono tysiącami. Do wyznawców arianizmu należał potem znakomity fizyk Isaac Newton. Dzisiaj i w Polsce wśród wielu wyznań z łatwością można odnaleźć ślady myśli ariańskiej. Chrzest dorosłych praktykowany jest we wszystkich ugrupowaniach antytrynitarnych, a także przez niektóre kościoły trynitarne, takie jak baptystyczny, adwentystyczny i zielonoświątkowy oraz liczne pomniejsze. Kościół adwentystyczny, podobnie jak Arianie, neguje nieśmiertelność duszy. Zakorzeniły się także w Polsce stałe ideologie antytrynitarne. Wystarczy choćby wymienić takie wyznania jak Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, znane powszechnie jako Organizacja Świadków Jehowy, ugrupowania tzw. badaczy Pisma Świętego, z których w Polsce przynajmniej trzy działają. Ruch Epifania, Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego oraz Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. Kilka odłamów Jednoty Braci Polskich, Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego,
także liczne inne pomniejsze społeczności nieuznające dogmatu Trójcy. Każde z tych ugrupowań w różnym stopniu nawiązuje do tradycji arianizmu. Od organizacji Świadków Jehowy z pewnością różni się arianizm o wiele bardziej demokratyczną organizacją zborową, wewnętrzną wolnością, tolerancją. W chrystologii organizacja zbliża się nieco do non-adorantyzmu, nawołując do zaprzestania modlitw do Jezusa. Natomiast z pewnością podobieństwem do radykalizmu Arian z XVI wieku będzie tu rygorystyczny zakaz służby wojskowej i udziału w życiu politycznym. Pozostałe ugrupowania antytrynitarne zasadniczo zachowują i demokratyczną organizację zborową i dość szeroką wolność zborową. W części z nich z reguły również odmawia się służby wojskowej, piastowania stanowisk politycznych. Nie ma tu jednak rygorystycznego zakazu. Decyduje o tym jednostka według swego sumienia. W zakresie teologicznym społeczności te ukształtowały szereg własnych poglądów, zwłaszcza przyznały poważniejsze miejsce niż miało to miejsce u Arian, natchnionym pismom hebrajskim i typologii biblijnej. Niektóre dokładnie rozwinęły i sprecyzowały naukę w zakresie zmartwychwstania, na co Arianom już nie starczyło czasu, której istota zasadza się na idei restytucji, powrotu do raju. Natomiast grupy Jednoty Braci Polskich, w założeniu chcące kultywować tradycję arianizmu XVII-wiecznego, rozwinęły własną charakterystyczną cechę, silną tendencję do judaizowania. Większość z tych ugrupowań, a także kościołów trynitarnych, przyjęła ariańską zasadę rozumowania, badania pism i koncepcję samointerpretacji